Wiecie, ja po prostu lubię na swoim kanale coś takiego jak autentyczność i jak naturalność. Ja nie lubię, jakby... Nie chciałbym kiedyś wpaść w taki trans na kanale. O, tutaj już woda mi się kończy. Nie chciałbym wpaść w taki trans kiedyś na moim kanale, gdzie po prostu muszę żartować, dlatego bo publika tego chce. Ja wolę na przykład sobie pośmieszkować w momencie, kiedy ja mam na to ochotę, a nie dlatego, bo publika tego chce. Jasna sprawa, powinno się jakby robić niektóre rzeczy dla publiki, żeby publika była zadowolona, żeby też doceniała po części twój wysiłek, twoją pracę. No ale kurde, z jednej strony to ty jesteś tak naprawdę kowalem swojego kanału, więc na dobrą sprawę to ty musisz jakoś to wszystko tak zaplanować, żeby publika była zadowolona. Tak przynajmniej ja to odbieram, że fajniej robić coś dlatego, że ty chcesz, niż coś dlatego, bo ktoś ci każe. Ja tak przynajmniej zawsze wychodziłem z założenia, że ja robię kanał dlatego, bo ja chcę, a nie dlatego, bo ktoś mi każe. Bo gdyby ktoś mi kazał, to tak naprawdę co to byłaby za satysfakcja, skoro bym większość filmików musiał robić dlatego, że tak. Ponieważ powody. No ale... Cóż. Też byłem sobie dzisiaj w ogóle w szkole podbić legitymację, dlatego że... No... W tygodniu podjeżdżam sobie ogarnąć... No, taką jedną rzecz u mnie w Gdyni, która jakby pozwoli na lepszą komunikację autobusami. Czyli innymi słowy, po prostu taki bilet rodzinny. Ponieważ ja się jeszcze uczę, dokładnie to w szkole dla dorosłych. I myślę, że byłoby to po prostu fajne. Na 6, czyli albo gdzieś pominąłem Gobosa, albo Gobos będzie tu gdzieś, nie wiem, może dwa będą gdzieś tutaj. Ale mam nadzieję, że nigdzie nie pominąłem, bo naprawdę dostanę po uszach od Justyny, a nie chcę tego, nie chcę jej denerwować, bo ja wiem, że ona się denerwuje, jak ja pomijam Gobosy. Uwierzcie mi, jak kiedyś grałem u niej w Kroka, to dosłownie po uszach dostałem. Nawet nie wiecie, jak to bardzo bolało, to tak bolało bardzo, że... Kurde, to tylko Gobos. Nic więcej. To tylko Gobos. Ja jej to tak zawsze tłumaczymy. Ona do mnie... Nie, to nie jest Gobos, bo one są biedne, bo one siedzą w skrzynkach zamknięte przez wielkiego, obleśnego Barona. I tak, antagonista w tej grze ma na imię Baron. Nie ma innego wytłumaczenia, ani innego imienia. Wow, i będę miał wszystkie, więc Justyna nie będzie miała dzisiaj powodu, by mnie okładać. Po odcinku. Przynajmniej nie będę... Pełen w plastrach. No, ogólnie też nie wiem, czy słyszeliście o tym, co Michael Ancel i Ubisoft odwaliło w ogóle, bo to jest po prostu żenada roku. Powrót Raymana, ale nie byle jaki powrót Raymana, ponieważ tak jak teraz powinienem sobie zażartować, jak było z Hugo i tym całym filmem najgorszy powrót ever, czy jakoś tak, to tutaj powinienem sobie zażartować z Raymanem, że Rayman też ma taki najgorszy powrót ever. Dlaczego ma najgorszy powrót ever? I swoją drogą w ogóle ciekawa runda bonusowa. Ciekawe, czemu nie dodali jej w wersji finalnej gierki. No serio, ta runda bonusowa jest dla mnie dosyć ciekawa. Przynajmniej po tym, że musimy się tutaj wspinać. O nie! Ja znam to. Bo ja sobie właśnie ćwiczyłem przed nagrywaniem i ja wiem, o co tutaj chodzi. Więc pozwólcie, że wcisnę sobie save state'a, ponieważ tutaj trzeba będzie na bieżąco skakać. Bo jak nie uda mi się skoczyć, to te platformy się nie zregenerują. Nice one, udało się. Dobra, możemy stąd iść i kontynuować dalej. Więc Ubisoft odwaliło największą kaszanę chyba w tym roku, bo parę dni temu wypuściło trailer z gry Rayman Mini. I teraz zanim ktokolwiek mi powie: Michał, nikt nie każe ci w to grać. Powinieneś docenić to, że Ubisoft pamięta o Raymanie. Zgadza się. Tylko... Po co w takim razie fani ingerują i próbują, nie wiem, w jakiś sposób nawet do Ubisofta się kontaktować, żeby nawet jakiś, nie wiem, koncept gry im wysłać, skoro i tak to oni są na tyle uparci, że oni idą dalej w zaparte i oni zamiast trochę
docenić, że fani chcą, nie wiem, w jakiś sposób wspomóc Raymana, czy nawet pomóc, to oni idą dalej w zaparte i... Boże święty, to jest takie głupie, bo... Teraz pewnie nie wiecie, o co mi chodzi. Swoją drogą, mój ulubiony boss tutaj jest. Otóż Rayman Mini to nie jest nowy Rayman taki, że o Jezu, to jest Rayman w 3D albo nie wiem, jakiś port Raymana jedynki nawet. Nie, moi drodzy, no właśnie nie. Rayman Mini to jest znowu coś a la Rayman Origins i Legends na telefony, czyli coś a la Rayman Fiesta Run, tylko że to jest kolejna część. I powiem wam teraz jedno, po co? Po co nam to? Po co nam kolejna gra na telefon jako przeprosiny, jak to też z tego co słyszałem zostało ujęte przez twórcę, że to jest w ramach przeprosin. Rayman Mini, w ramach przeprosin. Pozdro 600. Ja uważam, że to jest chyba najgorszy prezent. Jeżeli faktycznie to mają być przeprosiny, to są najgorsze przeprosiny. I zanim ktokolwiek powie, dobra Michał, nikt nie każe ci w to grać. Problem tkwi, że Rayman stanął w miejscu jako seria. Dla kogoś, kto tego jeszcze nie ogarnia. Ostatnia gra oficjalna wyszła w 2013 roku. I to był Rayman Legends. Gdzie w takim bocie są pozostałe gry? Dlaczego od 2013 roku Ubisoft podtrzymuje tą tradycję robienia tych gier telefonowych? Dlaczego oni się nie skupią nad jakąś grą na PS4, żeby, nie wiem, zrobić jakąś kontynuację Raymana czy coś? Dlaczego Ubisoft musi być tak bardzo mocno zapartą firmą, że oni nawet nie chcą próbować niczego? Dlaczego? Bo zanim ktokolwiek mi powie, że bo może nie mają czasu ani chęci, sorry bardzo, przeczytajcie sobie sekcję komentarzy pod tym filmem, o ile jeszcze on jest, o ile Ubisoft nie wyłączyło komentarzy i poczytajcie sobie sekcję komentarzy, tam ludzie po prostu są zbulwersowani i nawet jeden z komentarzy podkreślił to, że Michael Ancel jest leniem, ponieważ jasna sprawa jest taka, że łatwiej jest zrobić taką grę telefonową niż grę, która jest kontynuacją jakiejś gry lub fabularną grę Raymana. I to jest po prostu lenistwo. Tak szczerze. Więc jak dla mnie Ubisoft, może nie do końca Ubisoft, ale Ancel, ja tutaj nie będę się bał tego stwierdzić, ale stwierdzam, że Ancel praktycznie chcę zarżnąć już Raymana na amen. I uwierzcie mi, wy możecie teraz się śmiać, wy możecie stwierdzić, że o, gadacie głupoty, bo wy chcielibyście po prostu fabularną grę z Raymanem. Okej, gadamy głupoty, ale ja uważam, że Rayman Mini jest zwiastunem tak naprawdę upadku już Raymana dosłownie. Dosłownie to jest upadek Raymana i uważam, że to jest bardzo mocne pójście na łatwiznę, no bo błagam was, łatwiej jest zrobić, mówię, gierkę na telefon niż gierkę, która miałaby kontynuować fabułę jakiejś tam innej części Raymana. Serio, to każdy potrafi. Sorki, że się tak rozgadałem na ten temat, ale po prostu nawet nie wiecie, jaki jestem bardzo striggerowany, ale zresztą pewnie nie tylko ja, ponieważ mówię, nie licząc mnie, to jeszcze Pixel zabrał głos w tej sprawie, pisząc mi, że po prostu ma dosyć już gameplaya Origins i Legends. I ja się nie dziwię, bo powiem wam szczerze, że dla mnie ta seria Raymana to zamiast iść do przodu, to ona cofa się dosłownie w rozwoju. Fajne jest to, że oczywiście Origins i Legends nawiązują do Raymana jedynki, ponieważ, no, nie oszukujmy się, ale gameplay 2D to nawiązuje do Raymana jedynki, no bo Rayman 2 miał już gameplay 3D, a nie 2D. No ale... tak szczerze... może by ludzie lubili bardziej te gry telefonowe Raymana, gdyby nie fakt, że one by nie Znaczy, bardziej, pewnie by lubili fani te gry telefonowe Raymana, gdyby nie fakt, że wszystkie są takie same, no bo nie ukrywajmy, ale jaka jest różnica pomiędzy takim Raymanem Mini, Raymanem Fiesta Run, a innymi tymi kurde grami Raymana, czy tam Rayman Jungle, coś tam, bo ja osobiście nie widzę rzeczy, znaczy nie widzę różnicy. Już jestem? I zapomniałem chyba tego, co chciałem powiedzieć, a, że...
No mam po prostu dosyć tego gameplaya Origins i Legends. Jestem po prostu tym bardzo znudzony. Kurde, kondycję mam dosyć słabą, trzeba będzie to poprawić. Trzeba będzie sobie jakieś ćwiczenia porobić czy coś. Bo byłem sobie teraz właśnie po zakupy, a raczej byłem właśnie zejść na dół po zakupy, po wodę dokładnie, po zgrzewkę. I odkąd winda się u nas zepsuła, to ja pierdzielę, dosłownie. Ej, to nawet ładnie wygląda tutaj. Czemu tego nie zrobili w finalnej wersji, lol? Dawaj, dawaj, dawaj. Będziemy mieli bonus zaraz. Nie no, szczerze, serio, czemu tego nie zrobili w finalnej wersji? To byłoby dosyć ciekawe. Ty, nie zebrałem wszystkich literek. No nie gadaj. No nie gadaj. No nie. No nie. No nie. No nie. Ja pierdziule. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Serio. Jezus Maria. Dobra, trudno, wyłazimy stąd. O kurde. Ale będzie dzisiaj bicie, nie? Będzie dzisiaj ostre bicie mnie. Biedny ja. Ale mówię, no dzisiaj sobie tak po prostu może przejdziemy jeszcze ten cały drugi świat i za jakiś czas może wrócimy do tego kroka. Tak co jakiś czas będę po prostu z tego odcinki wrócił, żeby to też nie była jakaś, wiecie, bardzo obowiązkowa i bardzo ważna seria. Znaczy, seria ważna, no to... Kurde, źle to ująłem. Wiem, że to źle ułożyłem w ogóle zdanie, więc powiem tak, że... Powiem tak, że po prostu chcę, żeby to była tak jak każda inna seria na moim kanale, ale nie chcę, żeby to była taka seria, która będzie jakby codziennie grana, bo co jakiś czas chcę po prostu z tej bety robić odcinki. Ewentualnie, no mówię, dokończymy sobie już resztę na livestreamie jakimś czy coś i sobie tam się pobawimy trochę tą gierką, bo ten odcinek chcę tak jakby przeznaczyć jako taki prezentacyjny tą betę, nie? Zarazem jest to trochę let's play, ale zarazem coś, co chcę, żeby było po prostu taką prezentacją tej gierki. Wow, 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 wow. Ale dobrze na razie idzie, z dwoma życiami. Tak, wiem, żyćmi, nie życiami. Z dwoma żyćmi, kurde, przez świat. Chociaż lodowy poziom jest bardzo fajny. Bardzo, bardzo, bardzo ładny. Bardzo fajny. Jakaś postać w ogóle z jakiejś kreskówki była bardzo, pamiętam. To chyba była z domu dla zmyślonych przyjaciół pani Foster, czy jakoś tak? Pani Toster, kurde, hehe. Balonik! I to w ogóle koloru różowego, chociaż to trochę tak z tym światem wygląda... Co? Co to było? Czemu krak mi się puścił? O co tu chodzi? Okej... Nie będę tego roztrząsał ani komentował. Wow! To było takie szybciutkie. To był taki... Takie przejście, to był taki skip w sumie. Co to było? Co? Czy ja spadłem? Aha, i... Ty, możemy tutaj sobie skipnąć. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo w tym poziomie.
Bo tam już pozostałe, jak widzicie, to było no level, czyli jakby nie było poziomu. Ale co to było za zakończenie poziomu, że spadłem i zgameoverowałem? Lel? What? Nie kumam trochę tego. Loading. Zobaczymy, jak długo będzie ładowało. Może przewidzę, co? Ty, nie chce działać coś. Co się stało? O kurde! Wygląda na to, że chyba tutaj nasza beta się kończy. Ja pierniczę, ja się tutaj rozgadałem w ogóle o tym wszystkim. Co tu się stało? Dobra. To myślę, że na tym możemy sobie skończyć odcineczek. Więc mam nadzieję, że wam się spodobała beta kroka. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ciekawy prowadziłem let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, łapka w górę, subskrypcja mile widziana z dzwoneczkiem, rzecz jasna, jeżeli chcesz na bieżąco śledzić moje poczynania. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, no to zostaw komentarz, co sądzisz w ogóle o becie kroka, czy w fajny sposób było to poprowadzone, no bo trochę taki nienaturalny, bo wiecie, ja to tak na spokojnie poprowadziłem. No i cóż, to by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.